Kiedy zgodnie z zapowiedziami w 2023 roku lotnisko Warszawa-Radom zacznie działać, będzie potrzebować nowych pracowników. Właśnie dlatego przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze postanowiło nawiązać współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. W ciągu kilku miesięcy tak naprawdę ten budynek terminala będzie wykończony i trzeba oczywiście myśleć o tym, kto będzie tutaj pracować, bo lotnisko radomskie wraz z wszystkimi firmami dla niego pracującymi stanie się największym chyba pracodawcą w Radomiu, w okolicy. Podpisano już w tej sprawie stosowne dokumenty. Współpraca będzie dotyczyć rekrutacji oraz specjalistycznego szkolenia kadr, które w przyszłości zasilą radomski port lotniczy. Przy kadrach musimy myśleć z odpowiednim wyprzedzeniem. Z tego tytułu w dniu dzisiejszym podpiszemy porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu w celu zaktywizowania wspólnych działań, zaktywizowania również form poszukiwania pracowników, przekazywania tej wiedzy o rekrutacji dla lotniska w Radomiu. Przypomnijmy, w październiku 2018 roku przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze przejęło lotnisko w Radomiu w celu przygotowania go do obsługi ruchu czarterowego i niskokosztowego. Ma to być najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce. Przebudowana i zmodernizowana droga startowa oraz płyty postojowe umożliwią obsługiwanie samolotów popularnych typów wykorzystywanych dziś przez przewoźników, w tym w szczególności przez linie czarterowe, np. Boeing 737 czy Airbus A320.